na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście, bo dzisiaj dla Was mam grę Zgadnij kto to. Otwieramy i pokazujemy naszą grę od firmy Hasbro. Macie takie gry w domu? Przyznam się szczerze, że ja za czasów swojej młodości miałam taką grę. Uważam tą grę za ponadczasową, za kultową grę, bo nigdy się nie znudzi. Zobaczcie, mamy tutaj instrukcję obsługi w opakowaniu. Opakowanie może zrobimy tak, będzie ładniej. Mamy instrukcję obsługi, mamy nasze plansze. Hops, sasa. Dwie plansze, jedna w kolorze żółtym, druga w kolorze niebieskim. I mamy do tego... kartoniki, które już wyrywamy z naszymi zwierzaczkami i tutaj z pojazdami. Tu jeszcze mamy też podwodny świat. W mojej tej grze starej, pamiętam, miałam tylko postacie i nic więcej, więc fajne urozmaicenie, że nie będzie nam się nudzić. Trochę tego jest. Już chowam. Zobaczcie. Mamy jeszcze tutaj taki plastikowy element. Nie chcę się zamknąć. Zobaczcie. Mamy. I musimy to teraz tu włożyć. Wsunąć, włożyć. Zaraz sprawdzimy. Tu mamy. Hapsa, sa, 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 sa. Dobrze wkładam? Czy nie dobrze wkładam? Dobrze wkładam. Czy nie dobrze? Poprawcie mnie. No, nie chcę się włożyć. No i nie udało mi się tutaj zasunąć. Dobra, mam. Na jednym brakuje, ale dobrze włożyłam? Zgadnij kto to. Dobrze. Oczywiście gra jest przeznaczona tylko dla dwóch osób, ale to nie jest żaden problem. Tu mamy to, a ja potrzebuję... Co my tu mamy? Ach, warzywka. Mamy jedzonko, mamy torciki. Wiecie, co jest w tej grze najważniejsze? Żeby zadawać takie pytania, na które odpowiedzi mogą być tylko tak lub nie. To nam... znowu nie będę mogła... To nas naprowadzi na właściwy trop. Dzięki takiej grze będziecie mistrzami w zgadywaniu i zadawaniu pytań. Może kto wie, może zostaniecie detektywami przez to, jak jesteście bardzo dociekliwi i jak szybko wpadacie na pomysł i odpowiedź. Zobaczcie, takie oto mamy plastikowe okienka, a w nich nasze tarcze. Jest to o wiele fajniej pomyślane niż to, co ja miałam, bo ja miałam od razu z postaciami, tutaj już przytwierdzonymi, jak dobrze pamiętam, nie można tego było wymienić na inną planszę, więc to jest genialne. Ja oczywiście nie będę grała. O, patrzcie, wysunęło mi się. To powinna być jeszcze chyba jakaś może podpórka. Ja nie będę grała, bo nie mam drugiej osoby, ale chciałam się z Wami podzielić tą grą, bo bardzo mi się podoba. Wróciły wspomnienia. I zobaczcie, odkryjemy wszystko. I jak wygląda? Wygląda świetnie! Więc teraz pokażę Wam, na czym polega ta gra. Tutaj mamy takie znaczniki i tymi właśnie znacznikami najpierw zaznaczamy swój obrazek, który przeciwnik musi zgadnąć. Ja sobie w tym wybiorę na przykład banan, w tym załóżmy, że to będzie...
Niech będzie, co tu jest? Co tu jest? Tosty? Nie, może... O, jakiś taki ponczuś, pyszny ponczuś. Okej. I tak, pamiętajcie. Należy zadawać takie pytania, gdzie odpowiedź jest tak lub nie. Czyli na przykład, czy twoja postać jest warzywem? Ja mam tutaj, że jest to banan. To mówię, nie, moja postać nie jest warzywem. Więc wszystkie warzywka sobie zakrywamy. I to nam ułatwia zgadywanie. Dalej mówię, czy może jest to jakieś pyszne ciastko? Odpowiadam, tak, jest to ciastko. Więc dalej nam ułatwia zakrywanie wszystkiego, co nie jest ciastkiem. Patrzcie, zakrywam. To truskawka nie jest ciastkiem, ale tu możemy ponegocjować jeszcze z jakimś deserem. Teraz tutaj, czy może na twojej postaci jest ser? Nie ma! Więc zakrywamy wszystko, co jest serem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie jakieś podejrzenia, że już zgadniecie, że jesteście prawie pewni, bach, strzelacie. Jeżeli wam się udało, wygrywacie. Jest to genialna zabawka. Świetnie się przy tym można bawić. Ja wam serdecznie to polecam. Mój kochany ponczuś, szkoda, że nie można go zjeść. Co? Ja wam mogę życzyć miłej zabawy. Bawcie się dobrze. Ja wam tą grę naprawdę polecam, bo sama taką grę miałam, jak byłam młoda, więc sentyment jest straszny, sentyment jest straszny. Ja się z wami teraz żegnam. Życzę wam miłego grania. Buziaki, trzymajcie się i nie zapomnijcie nas zasubskrybować, jeżeli podobał wam się film. A tutaj po bokach możecie obejrzeć inne pozostałe gry. Pa, pa!